Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho. Witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2 i w dzisiejszym odcinku, zanim pójdziemy do trującej krainy, no tak jak lubię nazywać, to odpalimy jeszcze jedno ognisko, bo zauważyłem, że w moim ekwipunku jest klucz. Klucz do lochów... Momencik, jak on dokładnie się nazywał? Już momencik, pokażę wam, o który mi dokładnie chodzi. To. Klucz do lochu nieumarłych. Otwiera kamienny loch w zagajniku myśliwych. No ja jestem teraz w zagajniku myśliwych właśnie. I tam widziałem wcześniej... Oj, odsumowałbym się zatruł teraz. Ale tam widziałem właśnie wcześniej zamknięte wrota i tam było też ognisko, więc kurczę. Fajnie by było odkryć kolejne. Jakby co? Tak na przyszłość. Żeby mi koleś z pałką mnie poklepał, bo to byłby wstyd. Okej, dobra. Oczywiście damage bardzo mały w jego wykonaniu. Dobra, jeden łucznik. Ej, ale trafił mnie, nawet jak się turlałem. Widzieliście gościa? Jaka przebiegła menda z niego. Okej, tu jeszcze jeden. Ale uniknął tego jak w Matrixie. Dawaj jeszcze jedną, no, strzelaj. Pa, Matrix. Dawaj jeszcze jedną, no, trening. Trenujemy uniki, dawaj. Matrix. Nie, dobra, giń. Dobra. Moment, co głosi ta wiadomość? Chwalmy słońce. Praise the sun! Zawsze. Zawsze oceniona pozytywnie. Bo to znaczy, że ktoś po prostu grał w Dark Souls 1. A takich ludzi trzeba szanować, bo tamta chyba była moim zdaniem delikatnie trudniejsza od części drugiej. Ale tylko delikatnie. No właśnie o to mi chodziło, tak? Dobrze mówiłem? Tak, jest. Klucz do lochu nieumarłych. Ej, moment. Ten loch ma więźnia. Aha, i sobie też dlatego pewnie był zamknięty. Okej, to może najpierw ognisko. Nie wiem, czemu on sam sobie go nie rozspalił i nie teleportował się stąd, ale widocznie nie ma takiej mocy. Pogadajmy. Ja jestem Piecho, a ty? Który? Który łajdak? Ale kogo? Ej, moment, moment. On nie mówi przypadkiem o... Jak on miał? Pate? Pale? Ten koleś, który siedział w kniei upadłych olbrzymów. O kurde. I'm Crichton of Myra. I travel from land to hone my blade. O. I've heard this land was full of szermierkę powiadasz. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way. But he was no more than a backstabbing. Ej, dokładnie, chyba się wszystko zgadza. Chyba Pate. He took the first chance he had. To try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. No, sorry. I can't believe that I was so... To nie wygląda na taką pułapkę, w którą można wpaść. Ktoś się tu zamknął po prostu. You be careful of him. Dokładnie, Pate! Wiedziałem, że tamtym gościowi nie można ufać. Mogłem go już wtedy zabić. Where's this rather unusual ring? You know it when you see it. Ale też sorry, nie? Ja bym miał wtedy wiedzieć, no to ta lokacja była najpierw, a później była tamta. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. Żebym tylko wiedział wcześniej, to bym się z nim policzył. So don't let him fool ya. No dobra, coś jeszcze więcej? Pate, the man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. I'll find a common footbed and put an end to his roguery. Pate, gość vengeance, zemsta. Okej, mogę jeszcze z nim... Nauczy gestu, oj, z chęcią. Jakiego? Tak? Ej, przetestujmy. Powiedzmy, który mi tutaj jest niepotrzebny, którego najmniej używam. Nie ma mowy, ukłon pojedynkowy, okrzyk bojowy, witaj, machanie ręką. Ej, no wszystkich z nich używam, przydałoby się jeszcze jedno miejsce więcej. No ale okej, wskazanie i zobaczymy jak wygląda tak. Aha, czyli z Dark Souls 1 znany, po prostu yeah, yeah, oh yeah. Coś w tym stylu. Kpina? Ha.
Ej, dobra, to zamiast może... Nie no, kurczę, jedno z tych dwóch by mogło pójść w odstawkę, albo ukłon pojedynkowy, no bo w sumie ten jest taki bardziej dystyngowany. Okej, to zmieńmy ukłon pojedynkowy, czyli właśnie to na... tylko właśnie teraz na który mam do wyboru? Zwycięstwo? Czyli kręcenie piąchą, yeah! Albo... oczywiście... Czy takie, yeah! Dobra, słabo. Nie no, kpina czy tak? Nie no, kpina pewnie, że kpina. Oczywiście, że kpina. Dobra, coś jeszcze masz do powiedzenia? Nie, to samo. Dobra, no to teraz z tego ogniska. Ale momencik, zanim się przeniesiemy, odczytam jeszcze tą wiadomość, bo czasami... O kurde, dobra, już zniknął. Nie, bo czasami na przykład w wiadomości jest powiedziane, żeby zabić tego gościa. Bo na przykład przedmiot, który on ma, jest dużo więcej wart niż to jego własne życie. Ale okej, okay, dobra. Jak się nazywa ta trująca kraina tak właściwie? Dolina Żniw i trująca sadzawka. Moje konkretne ognisko. Ale moment, czy się z nieumarłych też ma więcej niż jedno ognisko? Może, a może nie. Dobra. Więc trująca sadzawka it is. Kulę ognia mam. Jest to standardowe zaklęcie piromantów. No nie zadaje dużego obrażenia, ale dużo ich można rzucić za to. No dobra, wreszcie jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy. Od jakiegoś czasu już zresztą. Tak, tej pani już tutaj nie ma. Ona siedzi w Majuli ładnie, grzecznie, więc spokojnie idziemy tędy. A, te kościotrupy, dobra, już nie zwracajmy na nie uwagi. Ale tak, ale tego muszę namierzyć czymś. No nie wiem. Spalić go żywcem, może? Tak na dzień dobry? No w sumie, czemu nie? Fuoo! Zawsze strasznie wielki damage zadaje. To może misją mocy już go wytnijmy. Do reszty. On i tak tam strzela w dół, no kurde, zas. Ale moment. Tam mogę iść na górę, okej, okay, ale mogę też wejść tam. Inne przedmioty już wcześniej pozbierałem, okej. Okay. No tam też coś jest, ale tam w dalszym ciągu cały czas unosi się mgła. Dobra, użyjmy olśniewającego światła. Będzie mi regenerowało zdrowie, kiedy ja będę je tracił tutaj, biegnąc. Ej, choć nie, w sumie nie. Kurczę, niepotrzebnie, bo tu nie ma tej mgły. Pachnąca stara gałąź. Ej, oh shit, dobra, sorry, trup. Zanim pachnąca stara gałąź wyjaśnienie, do czego ona będzie mi przydatna, to trzeba zabić kościotrupa. Dobra. Nie, pachnąca stara gałąź właśnie powoduje, że ludzie już nie są spetryfikowani, czyli zamienieni w kamień. Ej, shit. Dobra, tutaj, no nie powinienem tutaj chyba schodzić, ale... Jest iskrzynia, dobra. Warto by było jednak. Zatrułem się, trudno, no ale... Cóż. Płomyk, no jest, no się pytałem ostatnio, gdzie mogę znaleźć płomyk. I boskie błogosławieństwo, to nie jest przypadkiem ten przedmiot, który mi odnawia życie do pełna. Ale dobra, żeby regeneracja była szybsza, to jeszcze walnijmy klejnoci życia. Patrzcie, jak się zwalczają, trucizna z regeneracją. A, regeneracja zwycięża. Ale dobra, póki co, póki jestem troszeczkę bezpieczny, to mogę zobaczyć, czy to, co przed chwilą podniosłem, to jest na pewno to, co myślałem, czy nie. Okej, okay, odwraca skamienienie istot żywych. Dobra, super. Ło, ta ale jest wielka, to ile? Chyba z 4000 będą nawet. Dobra, ale teraz tak, to boskie błogosławieństwo. No właśnie, przywraca wszystkie punkty życia i leczy wszystkie efekty. Okej. Okay. Warto było? Nie tutaj. Tutaj od razu. Nawet się nie dałem zatruć, jak dobrze. Okej, okay, nie, na pewno dobrze poleciałem? Na pewno. Dobra, no to wreszcie. Idziemy tam, gdzie powinniśmy. Tak, albo tu na górę, albo... Ej, moment. A, dwóch takich po prostu. No dobra, damy sobie radę. Nie widzę powodu, żebyśmy mieli sobie z nimi radę dać... Żebyśmy mieli sobie z nimi nie dać rady. O kurde! Widzieliście, jak mało zdrowia mi zostało? Hardcore! Nie, naprawdę trzeba tego unikać, ale na szczęście moja włócznia błyskawic ma większy zasięg. Niż jego kuleczka. No co jest, oni się modlą? No tamten gościu trzaska pokłony, wybitnie, nie? O kurde.
Ale dobra, skoro tamta mi zabrała prawie całe zdrowie, no to uzupełnijmy. Żeby teraz jak zgarnę przypadkiem, żeby nie było problemów. No ale nie, raczej nie zgarnę już. Dobra. Ej, tam na górze ktoś jest. A może od razu go dziabnę, czemu nie? Ej, tylko 69? Why? Mam nadzieję, że to nie był jakiś przyjaźnie nastawiony człowiek. Bo byłaby szkoda. Nie, oni faktycznie się modlą. Ale nie do tego Boga, co trzeba. God damn it. Ej, dobra. Naciskam cię wzięli. Zresztą, czy to ważne? I tak po prostu trzeba podejść, dziab zrobić raz i dziab zrobić dwa. Okej. Zamknięte. Cokolwiek tu jest. Ej, no wygląda, bym mógł to rozwalić. Tam coś, zresztą widać, że tam są wiadomości. Po drugiej stronie. Ej, no nie mówcie, że jeden z tych dwóch, których przed chwilą zabiłem, znaczy nie, do trupy mi chodzi, tylko o tamtych większych, którzy strzelają mroczną kulą, że oni musieli strzelić tutaj. Kurde. No dobra, ale to przy następnej okazji się zobaczy, kiedy tutaj będę wracał. A na pewno taka sytuacja jeszcze będzie. Ja myślałem, że gniazdo. Tutaj, ale to zwykły kamień. Dobra. Więc pierwsza drabinka, później pójdziemy na drugą, skoro tam póki co nie mogę przejść. What? Stanowisko strzeleckie. O tak, kurczę, widzę. Dużo graczy bawi się w włócznictwo. No i też kusznictwo. W sumie. Okej, nie, dobra, zejdźmy po drabinie, nie będę skakał. Życie mi jeszcze miłe. Nawet każdy jego skrawek jest mi bardzo miły. Okej. Tamten poszedł dalej. Ten, do którego błyskawicą strzeliłem, chyba że właśnie zszedł tutaj. A nie, to się pewnie po prostu podnosił. Kurde, tam myślałem, że jakaś większa mechanika czy coś. Dobra, dobrze zgadłem? Aha, oczywiście. Dobra, tu jest przejście dalej gdzieś? Nie. Okej, okay, a ja na wiatrach nie mogę wejść? O, szkoda. No ale dobra, to w takim razie, skoro przejście stoi otworem. Oj, ktoś tu zginął, moment. Najpierw zasięgnijmy wiedzy z czyjejś śmierci. Aha, walczył z nimi i dostał kulkę pewnie. Ognisko prawo, o kurde, świetnie. Dokładnie, ej, fajnie, że gość nie kłamał. Więc od razu cofnijmy się, bądźmy mili, pomóżmy mu w jego podróży, ocenimy. Pyk. Dobra. Co głosi ta wiadomość? Trucizna, zachowaj spokój. Jaka trucizna, jak to nie ma żadnej trucizny? Moment, może jakieś ćmy? Nie, też nie. Co jest grane? Czyżby kłamstwo? Okej, dobra, ten zginął już wcześniej. Dobra, i teraz tak, boję się, że jak tu przejdę, to już później nie cofnę się z powrotem. No nie, dobra, póki co spokój. Aha, skrzyneczka i zejście prosto w truciznę. Wow. Okej, okay, no to może najpierw zbadam inne przejście, jeżeli pozwolicie. Ej, moment. No właśnie, chociażby to. Parę przedmiotów. O kurde, ilu? Oh shit, dobra. Wchodzą? Pewnie, że wchodzą. Ten się jeszcze ten nie uruchomił, więc spokojnie. Pokręćmy się delikatnie. Mam piromancję? Ej, mam jeszcze trochę. Dobra. Bając! Oh shit! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dobra, więc trzeba to z głową zrobić. Czyli wejść tutaj na górę. To by na szczęście mnie trafiło. Dobra, zdążę podnieść. Dużo odłamek tytanitu, spoko, świetnie. I teraz może atakiem z wyskoku ich dziabnąć. Przynajmniej jednego. Albo w sumie po co? Mam emisję mocy chociażby. O, no. No to może zadawać obrażenia też grupie przeciwników, niekoniecznie tylko jednemu. Więc wykorzystajmy. Tak długo jak tylko możemy. Zanim ktoś się nie zbliży na tyle, żeby mnie zaatakować! Kurde! Aha, jeszcze oczywiście w tym momencie jakiś mroczny Valarius 87 zaatakował. Pięknie. Po prostu pięknie. Więc tak, uleczmy się. Olśniewające światło też by się przydało, ale najpierw, dobra, najpierw ten.
No! Nie miałem tarczy! Nie miałem tarczy! Fuck! Fuck, 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 fuck. Dobra, szybko. O, bardzo szybko musisz być. Bardzo, bardzo szybko! No i do kitu. No nie byłeś zbyt szybki, niestety. Ach, ale cóż zrobić. A ten Valarius tutaj będzie biegał cały czas, czy co? Co ryczycie na mnie? Kurde. A czy mu to zaliczy na jego konto? Że będzie powiedziane, że to on mnie zabił? No nie, no nie powinno być. Przecież on nawet się, kurde, nie pojawił w moim pobliżu. No, trudno, człowieczeństwo straciłem. Trzeba będzie użyć kukły. Ale to już użyjmy jej na samym początku. Bo zabawę w pomaganie innym graczom ja mogę uskuteczniać poza nagraniem, bo wtedy rozwalam ich przeciwników na ich terenie i nie wprowadza to w ogóle zamętu u mnie. Ale tutaj póki co, póki gram sam, to wejdźmy sobie w ekwipunek. Już tylko 7. Shit, niedobrze. A w ogóle czemu się nie wczytały? No, była potrzebna chwilka albo dwie. Okej. Okay. Ale skoro zaatakował raz, to nie może zaatakować drugi. Ale dobra, ale w sumie czemu ja miałbym nie wezwać pomocników? Jarka i Randall Silver, chociażby. Bo niby czemu nie? Okej. Okay. Oni zaraz dołączą, ja już sobie polecę troszeczkę do przodu. Delikatnie, o to mogę wezwać kolejnego. Paladin Nelson. Ej, spoko, lubię paladynów, sam nim jestem, poniekąd. Teraz tak, tam byłem. I tam czeka duży przypał. Oj, tu trucizna, nie panikuj. Tu też trucizna, nie panikuj. Tutaj. Dobra, skoro tutaj, to tutaj. Okej, okay. Jeden i drugi. I wiatrak. Pewnie będzie szło na niego jakoś wejść. O nie, dobra, póki co... Co to jest? A ja się boję podejść, ale dobra, to może najpierw dookoła. Tutaj się przejdźmy. Tak, przed tą pierścień. Dobra, lubię pierścienie. A nie, to jest po prostu gruby zombiak z młotkiem. Spoko. To dziab go raz. Ej, ale mocny jest dosyć. Ale nie aż na tyle. Dobra. Co zostawił? Podobałem tytanitu. Ej, wow. Dobra, fajnie. Podoba mi się, jak zwykli przeciwnicy zostawiają takie potrzebne przedmioty. Ej, dobra, obu mi się udało przyzwać. Świetnie. Pozwól, że się przywitam. Ukłonem. Siema. Z kulturką. Ej, dobra, skoro już jesteśmy w większym gronie, to chodź, zapraszam. Chodźmy może... Ej, stop. Czy też jest kolejna dziura? Tak. A dobra, z tym panem też się trzeba przywitać. Siema. No, oni właśnie te pojedynkowe mają, które ja odrzuciłem. Ale chodźmy tu. Zresztą mam nadzieję, że oni przynajmniej za mną pójdą, bo przydadzą mi się bardzo w wykrajaniu tamtych. Ej, moment, moment. No właśnie, tak sądziłem. Wiesz, tutaj taki gnój będzie. Dobra, emisja mocy. Raz i dwa i trzy. Dobra, powinno wystarczyć. Piąchą go. Coś piąchą. Mieczem oczywiście, mieczem. Okej, dobra, ale zanim tam... Nie, no muszę. Dobra, chodźmy. Let's go. Ja, no to też on musi rozwalić. Kurde, no dobra. Wszyscy poszli tu? Czyżby? Chodźmy, jednak. Jest i skrzyneczka. Oni coś nie chcą tutaj schodzić. Coś nie kwapią się bardzo. Szybica z niej sosny, po prostu trujący kamień? Dobrze widzę? No, wiwat dla trucizna. No nie wiem, czy taki wiwat. Ale dobra, schodzisz pierwszy, czy ja mam? No dobra, trudno. Ale stop. Zanim zejdę, to użyję sobie olśniewającego światła. To jest bardzo racjonalne posunięcie, przynajmniej to mi się wydaje. Ej, moment, ja tam ile dusz zostawiłem? O cholera! Uciekło mi z głowy. Oh shit. O kurde! Co to jest? Dobra, jest wyjście chyba. Jestem zatruty, co z tego? Ale wyszedłem. Jest! Dobra. Spoko. Jak dobrze. Ale nie, już tam się nie będę zapędzał, oj nie. Ej, choć moment, w sumie tak właściwie to muszę się dostać tam, gdzie byłem przed chwilą, tylko to było gdzie? Tutaj w prawo, tak? No też właśnie. Okej, łyknijmy sobie.
Oj, temu panu też schodzi życie, nie fajnie. Dobra, podniesione. Spoko. Przedmioty również. Oj, no. No, ej. Kurde, nie bij. No, a wy co? Odśpiliście? Czemu mi nie pomagacie? No, panowie. Nie na tym polega gra w Dark Souls. Przynajmniej ostatnio jak grałem, nie polegała na tym. Okej, zeskoczmy z atakiem. Do dupy. Ale spoko, spoko, spoko. Damy sobie z nimi radę. Damy sobie z nimi na pewno radę. O, albo i nie. Kilku ich jest. Nie. Wybacz. O kurde. Oh no. Oh no. No. Dajcie, powiedzmy, emisję mocy. Okej, okay, wy tamtego wypędzili. Szkoda. Trudno. Ale z Jarką powinniśmy dać sobie radę. O kurde, ten za moimi plecami. Jak on się tam znalazł? Jak on się tam znalazł? O kurde, znowu beton. Ale kurde, to jest hardkorowo, naprawdę. Okej. Okay. Czyli mi został ten jeden do wycięcia, tak? To spoko. Chodź, 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 uderz. Zaatakuj. Ja oddam. Z nawiązką. Ja mam wrażenie, że są mocniejsi niż ci, którzy byli tam w lesie, w zagajniku. A, Backstabba chciał mu wymierzyć. Nie zdążył. Dobra, kadzidło prostaka. Co to jest kadzidło prostaka? Później sprawdzę. Dobra, da się to przebić? Da się. Benz, klejnot życia 5 razy. Okej, okay, użyjmy. Chociażby jednego. I teraz... A, tu rozwalił mi kolejne. A tylko, że to już podniosłem wcześniej. Spoko, koleś. O! Było paru ukrytych ziomków. Dusza dzielnego wojownika. Ło, ten miecz wymiata. To nie jego miecz. Widzieliście, jaką wymieć posiał? Jeden porządny cios. I po wszystkim. Okej, tu jest jakieś przejście dalej, coś? Tak, tutaj można. Dobra. Pachnąca stara gałąź. Ej, dobra, to już nawet jakbym znalazł kolejną osobę, która jest zamieniona w kamień, to i tak dam sobie radę. Okej, wracamy. O nie, sorry, nie wracamy, można iść tutaj dalej. Ach, cholera, znowu trucizna. Co głosi ta wiadomość? Przytomność śmierć, cofnij się. Nie, dobra, tam nie idźmy. Może jednak nie? Okej. Okay. Tu nie było żadnego przejścia, dalej nie. Tutaj też nie. Tu też nie. Tu na dole też nie. Tu też nie. Dobra, no to kino, to lecimy do gościa. Może on wie, gdzie tutaj trzeba się udać tak właściwie. Bang! Dzwoneczkami. I co tutaj mówisz? Aha, sorry. Przedmiot. Kadzidło sceptyka. No wow. A nie, ale gdzie teraz? Jarka. Tu? Z powrotem? Ej, kurde, nie mogę. Trzeba iść tamtędy jednak, okej. Okay. Nie wiem, czemu mi nie chcesz wskazać właściwej drogi, skoro pewnie znasz te rewiry. Okej, nie, dobrze, idzie za mną po prostu. Okej. Okay. No ale tu jest trucizna. Tam chyba trzeba będzie wejść. Idziesz za mną, idziesz, dobra? Jakby co mamy obstawę. Czuję się większym koksem. Troszeczkę, czuję się troszeczkę bezpieczniej. Dobra, tego pana z młotkiem załatwiłem. Teraz tak, tutaj jest przede mną pierścień, tak? To chodźmy. O, kolejny z młotem. Chodź, 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 chodź. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ale co się sam zatruł właśnie? Czy mi się wydawało? Dobra, spoko. Tym razem nie zostawię odłamka tytanitu niestety. Ale dobra, kolejny tłusty zombiak. Ej, no tamten mi wykrawa przeciwników na górze gdzieś. Ale nie, tam jest po prostu. Odłamek tytanitu. Dobra. Teraz nie wiem. Nie, nie będę dzbanków rozwalał, bo są pewnie pełne trucizny. Strażnica z żniw. Okej, ale pewnie jak zaskoczę, to zginę. Zginę marnie, więc... Chodźmy tutaj na górę, tam gdzie on był. Najwyżej później, kiedy zniknie, albo... Kiedy pokonamy bossa. To wtedy dopiero sobie z nim zawalczę. Ale momencik, momencik. Ja muszę najpierw zobaczyć, gdzie on poszedł tak właściwie, którędy. Czy czegoś tutaj nie było dla mnie? No tu jest jakieś przejście, tam dalej, kolo. Kolo, kolo. Ale dobra, kit. Lećmy. Za tobą. Spoko, bo mi znowu rozwalił wszystkich przeciwników.
Znak przyzwania, kolejny. A, kit. Fede Knight. Nie powiodło się moje przyzwanie. No kogoś tam zabił. Dobra, fajnie. Tylko why? Jakiś kolejny grubas może? Ej, jest i on. Może za plecy? Nie. Ale nie trzeba. Nie dziabnął go. Łohoho! Tym wielkim mieczem backstep naprawdę wygląda dobrze, nie? To jest jedne kozackie dziabnięcie w plery. Ej, okej, tutaj nic nie ma? Aż dziwne, że to jest taki przesmyk. Ej, co, czyżby boss od razu? Tak zupełnie, bez żadnego wprowadzenia, że tak powiem. Co to jest? Nie no, spoko. I atakuję powoli. Mam nadzieję, że nie trujące, albo jakaś, nie wiem, klątwa czy coś. Dziob. Dobra, jakie przedmioty zostawiają? Zielony pąk. I klejnot życia. Okej, nie jest tak źle. I skrzyneczka. Ktoś tu umarł przy tej skrzynce, przed tą pułapka. Zaryzykuję. Shit! No. Ale przedmiot? Pochodnia, no jasny gwint! Ale chamsko nie było warto, nie? Naprawdę. Dobra, coś tutaj. O kurde, zatrułem się sam. No ale jestem mądry, wow. No nie, pięknie. Ale stop. Dobra, dobra. Już nie musisz pokazywać, jak to było głupie z mojej strony. Jak bardzo głupie. Okej, ja tam bym chciał przeskoczyć. Albo w sumie, wiesz co, może nie, może dobra. Może chodźmy. A stąd powiadasz aż. Okej, dobra, uwaga. Charge! Jest. Pięknie. Wiele osób tutaj poległo, nie wiem czemu. O! Może te małe karły. Z ostrzami. No szybkość miały. A manekin, tak? Niczym w Devil May Cry. Dobra, chodź, ej. Nie przejdę. O, jeszcze blokuje, nie wiem czym. Oj, sorry. Wow, wow, wow. Co to było? Pułapka. Dobra, średnie leczenie. Ring, 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 ring. Z maleczkami. Dobra, skrzyneczka jest. I tam manekin, ale on sobie da z nim radę. A w niej... Ciężka kusza plus 3. Ej, od razu? Spoko. Ej, ale nie ulepszałem tam tutaj swojej. Duszę z niego żołnierza odłamek tytanitu. Okej. Okay. Nie, naprawdę bardzo owocna podróż. Dużo ciekawych przedmiotów. Dobra, a idziemy do bossa jeszcze. Może przed końcem odcinka uda nam się go pokonać. Co ty na to, Jarka? Okej, okay, ale wiesz co, spróbuję tam znowu przeskoczyć. Uwaga, hop. Czy coś tam jeszcze było? Halo. A, wracasz do swojego świata. A to dziękuję bardzo. Jakbym wiedział wcześniej, to bym ci pomachał. No, do widzenia. Tak, wiesz, coś w tym stylu. Słoneczny medal. Za co dostałem słoneczny medal? Chyba zresztą, czy to ważne? Aż tak bardzo. Moje pytanie, czy jak wejdę tutaj, to zginę od razu, czy... Nie, po prostu jest trujące. No dobra. Tam jest jakiś znak. Albo ewentualnie pochodnia się odbija, ale... Szatna nie płonie nade mną. Ale tam był przedmiot. Tam daleko. Dobra, sprintem. Obawiam się, że to mógł być błąd. Fragment butelki Estusa, bardzo ważny przedmiot, spoko. Było warto. No fucking worth it. Było... Ej! Wow, 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 wow. Ej, to... Aha, one są trujące po prostu. Okej, okay, dobra, no to szybko trzeba się z nimi rozprawić. Dobra, jedno duże cięcie starczy. Trzeba mieć to na uwadze. No kolejne zatrucie, no... Shit! No i tak właściwie to jeszcze przed końcem tego odcinka, to zanim... Oj, moment, bo zginę, pij to! Uff. Dobra, i od razu do czonko.
też przy okazji. Nie no, mógłbym teraz użyć. No w sumie czemu nie? Gdzie jest ten trujący mech? Tu. No, już nie powinienem być zatruty. I już nie jestem zresztą. Dobra, to pokażę jeszcze, co tutaj się czai i co się dzieje po włożeniu kamienia Pharosa w usta. Uwaga, to jest. Użyjmy. Dziob. Sześcian wchodzi, ładnie. Teraz podświetla się jedno z przejść. Czasami więcej niż jedno. Raz mi się zdarzyło, że podświetliły się dwa. Pędz. Jedna skrzynka. No, mam nadzieję, że coś wartościowego w środku. Że było warto. Pierścień zatrutego ukąszenia i dusza dumnego rycerza. Moment, czyżby to był pierścień, który powoduje, że nie tak łatwo będzie mnie otruć? Który z nich? Chyba ten. Właśnie. Zwiększ odporność na trucizny. No świetnie! Tutaj w tej lokacji jak znalazł. Ale dobra, kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek z bossem, jeżeli tam jest w ogóle boss za tamtą mgłą. Policzymy się następnym razem, to trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdro, cześć, hej!